Wszystkie aktywne osoby w wieku 60+ powinny rozważyć skierowaną do nich propozycję Stowarzyszenia Faktum. W ramach Akademii seniorzy będą mieli okazję wziąć udział w bezpłatnych zajęciach i wyjazdach. Zapewniamy im udział w różnych zajęciach aktywizujących, typu wyjścia na basen z gimnastyką, pilates, aquaerobik, wyjścia do restauracji, kina, na kręgle, będzie też wyjazd do teatru. No i ważna rzecz, będą przewidziane takie zajęcia z zakresu bezpieczeństwa emeryta, żeby ustrzec ich przed takimi zagrożeniami cywilizacyjnymi. Mam tutaj na myśli wyłudzenia na wnuczka, tak, podkładanie jakichś różnych umów, które są niekorzystne dla emerytów i niosą za sobą konsekwencje. Akademia ma rozszerzyć ofertę skierowaną do seniorów, którzy w Kościerzynie zbierają się chociażby na organizowanych co roku spotkaniach wigilijnych. Teraz dzięki współfinansowaniu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 25 osób będzie miało okazję w przyjemny sposób spędzić wolny czas. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest ukończone 60 lat i chęć wzięcia udziału we wszystkich zajęciach, które będą odbywały się 2-3 razy w miesiącu. Nie ma ograniczeń. Nie chodzi nam o osoby, które nazywamy emerytami. Mogą być to osoby aktywne zawodowo, które mają trochę czasu i chcą wziąć udział w tym projekcie. A czy trzeba korzystać z pomocy ośrodka? To znaczy, można korzystać ze wsparcia ośrodka. Część beneficjentów to będą na pewno klienci Ośrodka Pomocy Społecznej, ale też każdy chętny, kto wyraziłby wolę uczestniczenia we wszystkich zajęciach, bo to będzie jedyny taki warunek, który stawiamy, serdecznie zapraszamy. Rekrutacja będzie trwała do połowy czerwca. Chętni powinni zgłosić się osobiście do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie przy ulicy Brzechwy 5 lub pod numerem telefonu 58 686 48 23 wewnętrzny 35 lub 36.